Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturoznawczyni i tłumaczka języka szwedzkiego, ale przede wszystkim autorka książki, tej najnowszej, która parę dni temu się ukazała, Samotny jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Czy rzeczywiście Szwedzi lubią bywać sami? No tak, zdecydowanie lubią. Po pierwsze, w Szwecji bardzo romantyzowana jest taka samotność na łonie natury. Szwedzi są bardzo sekularyzowanym narodem i właściwie w Szwecji duchowość, poszukiwanie jakiejś metafizyki, to najczęściej jest samotność na łonie natury. Poza tym 40% Szwedów mieszka w pojedynkę. Większość z nich wcale nie permanentnie, to są raczej okresy w życiu, ale rzeczywiście w Szwecji samotność nie jest takim tabu jak w Polsce. Jest jakieś, istnieje głębokie zrozumienie, że człowiek czasem musi być sam ze sobą i że to jest nam potrzebne, że to jest jakiś oddech od życia społecznego i że to może nam dawać siłę. Ta samotność jest, że tak powiem, codziennością dla Szwedów. To nie jest nic nadzwyczajnego. Oni od wielu, wielu lat są samotni. Tak można powiedzieć? Znaczy, ja myślę, że to jest uogólnienie to, co pan teraz powiedział, bo to nie jest tak, że Szwedzi są samotni. Szwedzi mają inny stosunek do samotności niż Polacy i nie czują się samotni w zły sposób, jeżeli na przykład nie mieszkają z kimś albo nie mają rodziny. Dlatego, że w Szwecji chyba jakoś lepiej rozumiane jest to, że można być singlem, a jednocześnie mieć bardzo wielu przyjaciół i że to nie musi oznaczać, że człowiek jest odludkiem, nie mającym w ogóle kontaktu ze światem, jeżeli na przykład ma 40 parę lat i nie ma rodziny. To po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że szwedzka kultura rzeczywiście skłania może do większego introwertyzmu i ma to związek z tym, że to jest taka kultura poszanowania cudzych granic, takiego dystansu, który służy temu, żeby wszystkim było dobrze, choć czasami może też oczywiście owocować jakąś niechcianą samotnością albo nadmiernym indywidualizmem, o czym także opowiadają niektórzy bohaterowie mojej książki. Ale ja napisałam tę książkę po to, żeby w ogóle przyjrzeć się naszemu ludzkiemu stosunkowi do samotności, żeby pokazać, że samotność to jest takie uczucie, którego można silnie doświadczać właśnie w grupie, że można czuć się najbardziej samotnym, kiedy człowiek nie ma przekonania, że jest częścią kontekstu albo znajduje się w grupie ludzi, z którymi nie jest w stanie nawiązać kontaktu, a jednocześnie można czuć jakąś siłę i łączność ze światem, kiedy jest się na samotnej wyspie archipelagu sztokholmskiego. Czyli aż w ten sposób. W książce przytoczyła pani fragment Pipi Pończoszanki o tym, że ta samotność właściwie to już tam jest pokazana. Ja nigdy sobie nie zdawałem może sprawy z tego, ale ona rzeczywiście mieszka sama w dużym domu. Tak, no z koniem, małpką, ale tatuś jej gdzieś podróżuje, a mama nie żyje. Także rzeczywiście Pipi Pończoszanka jest całkowicie samotnym dzieckiem, ale takim dzieckiem, które żyje według szwedzkiej myśli o tym, że ensam är stark, czyli w samotności siła. Dlatego, że z tej swojej niezależności, ogromnej wolności Pipi uczyniła jakąś radość i pamiętajmy też, że Pipi znajduje sobie dość szybko w nowym miejscu przyjaciół. I wtedy jest niezależna i samodzielna, chociaż jest małym dzieckiem, ale nie jest zupełnie samotna. Polak, który przyjeżdża do Szwecji, przeżywa szok? To zależy chyba trochę, jaki Polak. Ja myślę, że zawsze miałam trochę takich cech osobowościowych bliskich Szwedom. Dlatego, że pomimo tego, że jestem bardzo otwarta i lubię ludzi, to jednocześnie mam też w sobie jakiś taki rodzaj nieśmiałości i chęci zachowywania granic,
który zawsze powodował, że ja na przykład nigdy nie zawierałam znajomości w podróży pociągiem i w autobusie, także w Polsce zawsze szukałam takiego miejsca, żeby nie mieć obok siebie sąsiada. I też myślę, że w rozmowach zawsze zachowywałam większy dystans niż ten normalny polski. Muszę od razu powiedzieć taka obserwacja, bo ja w tej chwili jestem przez moment w Warszawie, w której zazwyczaj bywam bardzo często, ale teraz przez pandemię bardzo rzadko. Ale właśnie kiedy porównuję tę pandemiczną Warszawę i pandemiczny Sztokholm, to poza tym, że w Sztokholmie wszystko jest otwarte, działają kawiarnie i nie ma takich restrykcji jak w Warszawie, które czynią moje miasto rodzinne niezwykle smutnym, to jednocześnie w Szwecji jest taką zupełnie normalną rzeczą, że ludzie w kolejkach nie noszą maseczek, ale zawsze zachowują dystans 2 metrów, nikt na nikogo się nie pcha. Natomiast w Warszawie wszyscy są w maseczkach, wszystko prawie jest zamknięte, ale jak się stoi w kolejce w sklepie spożywczym, to ludzie po prostu leżą człowiekowi na plecach. I to jest bardzo ciekawe, że nawet w pandemii nie ma tego odruchu zachowania pewnego dystansu i niezbliżania się do osób, których się nie zna. Ja muszę powiedzieć, że zawsze ten odruch gdzieś tam miałam i dlatego Szwecja była dla mnie na jakimś poziomie krajem, może nie aż tak trudnym do zrozumienia, co nie zmienia faktu, że o czym opowiadam w książce, na początku mojego życia w Szwecji doświadczyłam takiej bardzo skrajnej samotności, bo ja dość wcześnie będąc w Szwecji urodziłam mojego syna, mój mąż pracował wówczas bardzo dużo poza Sztokholmem. Ja nie znałam języka, więc byłam taką młodą mamą, która nie miała w ogóle żadnej rodziny przy sobie, żadnych znajomych. No, mogłam mówić po angielsku z ludźmi, których spotykałam, ale jednak to było bardzo silne takie odosobnienie, które jednak miało w sobie sporo radości. Ja się w tym odnalazłam, chociaż kiedyś wcześniej bardzo bałam się tego rodzaju sytuacji. Także może być tak w ogóle z nami ludźmi, że my się bardzo samotności boimy, to jest jakiś taki atawizm, a z drugiej strony w niektórych momentach życiowych nagle, kiedy jesteśmy samotni, to znajdujemy w tym jakiś taki oddech i taki czas na nawiązanie kontaktu z samym sobą. O tym opowiada wielu bohaterów mojej książki, jak ważna w życiu jest samoświadomość. I jak bardzo nas właśnie od samotności także chroni takie poczucie, że jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą. A to można znaleźć właśnie wtedy, kiedy nie jest się cały czas w towarzystwie. No właśnie, bo jeśli chodzi o towarzystwo, to w Polsce mam wrażenie, że tej samotności jest nawet trudno poszukać, jeśli człowiek wyjeżdża latem na wakacje. Oczywiście poza pandemią, to na polskich plażach są tłumy i właściwie te tłumy wszędzie nam towarzyszą, czy to w miastach, czy to właśnie na plaży, czy w górach. Tymczasem w Szwecji jest zupełnie inaczej. Tak, to jest ogromna różnica. W Szwecji mieszka tylko 10 milionów ludzi i 97% terenu kraju to jest teren niezamieszkany. Także wyobraźmy to sobie. I moja poprzednia książka o Szwecji, która traktowała o Sztokholmie, nosiła tytuł Sztokholm, miasto, które tętni ciszą. Bo to jest tak, że nawet w dużym, bardzo europejskim mieście, którym jest Sztokholm, można wszędzie znaleźć taką przestrzeń, w której po prostu nie ma ludzi. Można iść na samotny spacer nad wodą w samym centrum miasta, można iść do lasu w centrum miasta i bardzo rzadko doświadcza się tłoku, chociaż oczywiście w godzinach porannych w metrze jest też bardzo dużo ludzi. Ale rzeczywiście w Szwecji jest łatwo o to, by znaleźć się sam na sam z naturą, bardzo łatwo też poczuć taką siłę natury i przestrzeń wokół siebie, bardzo łatwo znaleźć pustą plażę. Te plaże szwedzkie nie są takie ładne jak polskie, to znaczy nie są to plaże piaszczyste, tylko z reguły kamieniste, więc może mniej wygodnie na nich się wylegiwać, ale można naprawdę przeżywać rozkosz bycia jedynym człowiekiem na plaży. Ja opowiadam o takich miejscach, gdzie ten rodzaj samotności można znaleźć. Mój syn Daniel Tubylewicz zrobił, myślę, że wspaniałe miejsca takich różnych krajobrazów samotności w Szwecji, między innymi na wyspach takich jak Olandia, Gotlandia, Fore. I tam naprawdę także w sezonie, kiedy jest dużo turystów, zawsze można znaleźć
no, przestrzeń i oddech. No właśnie, w Szwecji można znaleźć przestrzeń i oddech, ale pani tak podróżuje między Warszawą a Sztokholmem, czyli jednak brakuje trochę tego tłumu? Ja w ogóle dużo podróżuję i czasami lubię tłum, bardzo lubię tłum nowojorski albo w Tokio, ale w Tokio dlatego, że tam ludzie nawet kiedy są w wielkim tłumie, to właśnie szalenie dbają o nieprzekraczanie granic drugiej osoby. Więc tam będąc w tłumie, człowiek nie jest kimś, kogo wszyscy ze wszystkich stron oblegają, dotykają w taki niepotrzebny sposób. Ja myślę, że moja natura jest taka, że ja z jednej strony właśnie mam w sobie wielką potrzebę ludzi i mam taką polską, takie lekkie polskie szaleństwo i poczucie humoru i lubię bardzo takie żywiołowe polskie dyskusje, w których ludzie ze sobą się nie zgadzają. W Szwecji ta przestrzeń między ludźmi łączy się także ze specyficznym sposobem komunikowania się, w którym z reguły ludzie unikają konfliktów, więc te szwedzkie dyskusje mają zupełnie inny charakter niż polskie. W Szwecji też jak z ludźmi się rozmawia, to naprawdę nie wolno przerywać, bo to jest bardzo duża faux pas, co dla osoby, która ma tę polską żywiołowość i chęć pokazania, że ja ciebie słucham, więc ci przerywam, żeby coś dopowiedzieć, to jest czasami wyzwanie, żeby przestrzegać różnych niepisanych szwedzkich kodów obcowania z innymi. Także tak, ja rzeczywiście czasami bardzo tęsknię za Polską. Ja zresztą zawsze definiuję siebie jako osobę, która żyje pomiędzy krajami. Staram się z tych obu krajów czerpać to, co w nich lubię, ale na pewno jest tak, że ja niezwykle sobie cenię możliwość bycia czasem sam na sam ze sobą i też uwielbiam być sama na łonie natury i uważam, że w Polsce jest troszkę za mało zrozumienia i też akceptacji tego, że bardzo wielu ludzi potrzebuje właśnie takiej przestrzeni i bardzo wielu ludzi potrzebuje czasem samotności i w tym naprawdę nie ma nic złego i to nie znaczy, że ci ludzie nie lubią innych ludzi, tylko że tak są skonstruowani. To ja panią jeszcze zapytam o to, czy w Polsce jest łatwo znaleźć samotność, no bo czasami tej samotności rzeczywiście potrzebujemy, chcemy gdzieś się wyciszyć, na chwilę oderwać od tej rzeczywistości, od trudów dnia codziennego. I czy pani jako osoby, która spogląda ze Szwecji, w Polsce jest łatwo znaleźć samotność, chwilę samotności? No, myślę, że trudno, aczkolwiek są, ja w tej chwili akurat wyjątkowo będąc w Warszawie mieszkam w wynajętym mieszkaniu i właśnie rozkoszuję się tym, że mam tu sporo takiej swojej własnej przestrzeni, ale myślę, że w Polsce są takie miejsca, są parki, w których można znaleźć samotność. Są takie regiony, jak ktoś pojedzie w Bieszczady czy Beskidy, to tam na pewno znajdzie sporo samotności, ale generalnie rzecz biorąc, to na pewno jest tak, że Polska to kraj, w którym łatwo o tłok. I ja kiedy przyjeżdżam do Warszawy i kiedy mieszkam u moich rodziców, to jeżdżę czasem z moją mamą na rowerze po Lesie Kabackim. I to jest takie szokujące, że nawet właśnie w Lesie Kabackim na rowerze bardzo trudno, kiedy jest ładna pogoda, znaleźć samotność. Z reguły człowiek ma poczucie, że jedzie w peletonie kolarskim. Także no to chodzi po prostu o demografię, o to, że w Polsce jest więcej ludzi, ale myślę, że w Polsce jest też mniej takiej uważności i właśnie dostrzegania tego, że ludzie mają pewne swoje granice i czasami niekoniecznie trzeba je przekraczać, że można być dla siebie bardzo miłym w przestrzeni publicznej, ale zachowując jednocześnie pewien dystans. I w tym naprawdę Szwecja ma jakieś mistrzostwo, bo w Polsce taki stereotyp Szweda samotnika to jest także stereotyp zimnej osoby. A ja często mówię o tym, że na przykład to, co lubię w Szwecji, to fakt, że jak w Szwecji idzie się do sklepu spożywczego, czy do kawiarni, czy załatwia coś w jakimś urzędzie, co z reguły się załatwia i tak przez internet, ale w takich różnych sytuacjach z reguły ma się do czynienia z bardzo miłymi, uśmiechniętymi, grzecznymi ludźmi. W Szwecji jest sporo takiej harmonii obcowania,
która nie oznacza nadmiernego zbliżania się, to nie znaczy, że ktoś się zaprzyjaźnia z panią ze sklepu spożywczego, ale ona jest po prostu miła i ciepła. A w Polsce być może to takie ciągłe siedzenie sobie na głowie i właśnie przekraczanie niepotrzebne nieraz cudzych granic prowokuje chyba sporą irytację i ja mam często wrażenie, że w Polsce jest zbyt dużo niepotrzebnej irytacji, zbyt dużo takiego niezadowolenia w przestrzeni publicznej, którego dałoby się chyba łatwo uniknąć. A czy Szwedzi potrafią odnaleźć się w innych krajach świata? To znaczy no z tymi osobami, z którymi pani rozmawiała, udało się gdzieś porozmawiać. Czy oni jak wyjeżdżają do innego kraju, to zaraz chcą wracać do Szwecji, żeby poczuć tą samotność z powrotem? No to jest bardzo indywidualne oczywiście i jest sporo szwedzkich ekspatów żyjących w różnych miejscach na świecie, na przykład na Majorce albo w Stanach Zjednoczonych, także ludzie jednak oczywiście są różni. To co jest ciekawe, to że Szwedzi, którzy będąc w Szwecji, z reguły mówią dosyć cicho w takich sytuacjach, jak gdy na przykład, no nie wiem, jadą autobusem, czy znajdują się na lotnisku, właśnie także po to, by innym nie przeszkadzać. Ci sami Szwedzi, jak wylecą ze Szwecji i znajdą się na wakacjach w jakimś ciepłym kraju, nagle zaczynają krzyczeć, mają dużo bardziej żywiołową gestykulację, także można powiedzieć, że też się łatwo dostosowują do innych kodów kulturowych. Może są czasami wręcz takimi kameleonami. Także to jest bardzo ciekawe. Ja to naprawdę od wielu lat obserwuję, często z rozbawieniem, że Szwed przebywający za granicą nagle robi się bardzo nieszwedzki. Na przykład włoski. Na przykład włoski, tak. No właśnie, ale... bo w książce też jest poruszony ten temat, kiedy rozmawia pani z, no nie będziemy mówić z kim, bo żeby to nie było zdradzanie tajemnicy, ale gdzie jest poruszany temat włosko-szwedzki właśnie. I to takie, dla mnie to też są kontrasty. Oczywiście, że tak. Myślę, że w ogóle Szwecja i Włochy to są takie dosyć radykalnie inne kultury i radykalnie inne sposoby wyrażania bliskości. Ta włoska głośność i chęć, właśnie bliskość fizyczna, klepanie innych po plecach, wspólne biesiadowanie, tego jest zdecydowanie mniej w Szwecji, ale jak pan wspomniał, wśród moich bohaterów jest aż dwóch mężczyzn, którzy są takimi Szwedowłochami czy Włochoszwedami. I oni obaj łączą w sobie w sposób bardzo, mam wrażenie, harmonijny cechy zarówno włoskie, jak i szwedzkie. Ja sama wspominałam już o tym, że tworząc tę książkę współpracowałam z moim synem, który ma 20 lat i który jest bardzo uzdolnionym fotografem i robił zdjęcia do tej książki. I Daniel też jest takim przykładem osoby, która łączy w sobie dwie kultury, bo on się urodził w Szwecji i szwedzki jest dla niego pierwszym językiem, ale jednocześnie on bardzo dobrze zna polski i zawsze miał też jakiś silny związek z Polską. I ma w sobie takie ciepłe, bardziej bezpośrednie elementy polskie, a jednocześnie doskonale oczywiście rozumie Szwecję i ta Szwecja jest jego krajem. Także w ogóle można też powiedzieć, kiedy rozmawiamy o Szwecji, że ten kraj, który jest jednym z najbardziej dzisiaj wielokulturowych krajów Europy, dlatego że aż 20% Szwedów urodziło się poza Szwecją. A jak jeszcze pomyślimy o ich dzieciach, które też wychowały się pod wpływem innych kultur, to mówimy tutaj naprawdę o takiej mozaice kulturowej. I myślę, że wpływ imigrantów, zwłaszcza z takich kultur bardziej ciepłego obcowania ze sobą, ten wpływ zmienia Szwecję. I ja w mojej książce na przykład cytuję opowieść o Szwedach, Susan Sontag, która przez parę miesięcy mieszkała w Sztokholmie w latach 60. No i była w ogóle przerażona Szwedami, uznała ich za totalnych neurotyków, właśnie niezdolnych do kontaktów, niezmiernie nieśmiałych, którzy zaczynają być normalni tylko po tym, jak się porządnie upiją. I z jednej strony jej tekst jest
cały czas ma w sobie elementy bardzo aktualne, ja dlatego też go cytuję, ale z drugiej strony jest bardzo wyraźne, że Szwecja od tych lat 60. niezwykle się zmieniła i że dzisiejszy Szwed jest człowiekiem jednak dużo bardziej bezpośrednim i łatwym w kontakcie niż ten Szwed, którego spotykała Susan Sontag. No to porozmawiamy jeszcze o tym, że książka Samotny jak Szwed o ludziach północy, którzy lubią bywać sami, to według mnie też doskonały przewodnik, by poznać Szwecję nie tylko od strony samotności, no właściwie tak, od strony samotności, ale samotności, która może być piękna, bo opisy miasteczka Istad czy też właśnie Olandii no powodują, że od razu chce się tam jechać. No bo Szwecja jest naprawdę bardzo piękna i bardzo polecam takie podróże. Rzeczywiście, kiedy ja przede wszystkim pisząc książkę skupiałam się na licznych, długich rozmowach z wieloma niezwykłymi ludźmi. Ja bardzo lubię bohaterów tej opowieści i myślę, że wielu z nich przedstawia jakąś zupełnie nową perspektywę na temat samotności, ale niejako drugą częścią projektu była podróż po Szwecji w poszukiwaniu krajobrazów samotności, takich miejsc, gdzie jest pięknie i gdzie można nacieszyć się właśnie pięknem natury i byciem samemu albo z jakąś jedną osobą, z którą się człowiekowi dobrze milczy. Mi się na przykład dobrze milczy w czasie podróży z moim synem. I wśród tych miejsc, poza wyspami, o których już wspomniałam, na przykład niezwykłą krainą jest region Österlen w Skåne, czyli Skanii po polsku. Tam właśnie znajduje się miasteczko Istad. Zupełnie wspaniała jest zachodnia część Szwecji, zachodnie wybrzeże, Bohuslän. Zwłaszcza polecam ukochane miasteczko jednego z moich bohaterów, Wincenta Severskiego, który nazywa się Smögen. W książce jest bardzo dużo zdjęć, więc można po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale myślę, że taka podróż samochodem przez Szwecję z dobrą muzyką i szeroko otwartymi oczami i taką też chęcią na to, by zatrzymać się w miejscach, których się nawet nie planowało odwiedzić, a które po prostu wydają się piękne na pierwszy rzut oka, że to jest świetny pomysł. Inną rzeczą, którą warto zrobić, kiedy człowiek przyjeżdża tylko do Sztokholmu, jest wsiąść na prom i popłynięcie na którąś z wysp z archipelagu sztokholmskiego. To jest jeden z największych archipelagów na Morzu Bałtyckim, liczący kilkadziesiąt tysięcy wysp. I to jest bardzo taka dramatyczna, piękna natura, szkierowe wybrzeża. Wyspy niektóre są dosyć duże i popularne w sezonie, ale jest też mnóstwo wysp, na których naprawdę mieszka tylko jedna osoba albo nikt. I to jest bajkowy krajobraz. I naprawdę bardzo go polecam. Tym bardziej, że Polacy bardzo często wyobrażają sobie Szwecję jako ten raj, no bo z jednej strony bardzo tolerancyjni ludzie, mamy do tego jeszcze takie wrażenie, że wszystko w Szwecji jest poukładane odtąd dotąd, wszystko jest w porządku, no i jeszcze ta wspaniała przyroda, dzika przyroda. Tak, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że w Polsce są takie dwa skrajne obrazy Szwecji i mam wrażenie, że jak się na Szwecję patrzy, zależy też od przekonań politycznych osoby, która na temat Szwecji się wypowiada, czy coś sobie na jej temat wyobraża, bo Szwecja z jednej strony postrzegana jest jako raj przez środowiska liberalne i lewicowe, ale z drugiej strony środowiska bardzo prawicowe straszą Szwecję jako tym krajem, w którym panuje jakiś rozpasanie i właściwie w którym w ogóle już nie ma Szwedów, bo są tylko i wyłącznie imigranci. Także Szwecja to jest bardzo interesujący pod tym względem kraj, że budzi niezwykle silne emocje. W ostatnim czasie bardzo silne emocje na świecie całym wzbudziła nieco inna szwedzka strategia walki ze wiadomym wirusem. I Szwecja to jest kraj, któremu warto się przyglądać, bo mam wrażenie, że patrząc na Szwecję, czasami można lepiej zrozumieć siebie. I ja pisząc o Szwecji zawsze traktuję ją jako takie lustro do opowiadania także o Polsce i o różnych typowo polskich problemach czy zjawiskach. I wydaje mi się, że książka Samotny jak Szwed jest właśnie książką, która jest bardzo Polakom potrzebna.
bo jest w tej książce coś wyzwalającego. Ona po prostu mówi, że słuchaj, jeżeli jesteś samotny i dużo ludzi, na przykład mieszkasz sam i ludzie w twojej dalszej rodzinie i twoim otoczeniu uważają, że jesteś dziwakiem albo coś ci się w życiu nie udało, to pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie jakieś takie kulturowe wyobrażenie, które niekoniecznie ma coś wspólnego z rzeczywistością i masz prawo do tego, by bardzo dobrze się czuć w swojej niezależności i by ją sobie wybierać. A z kolei, jeżeli nie jesteś sam, jeżeli żyjesz bardzo blisko innych ludzi, to zrozum, że być może czasem warto, abyś znalazł czas na obcowanie tylko ze sobą, bo to pomoże ci lepiej rozumieć także innych i być może zmniejszy twój lęk przed samotnością, na przykład tą samotnością, którą wszyscy się boimy, czyli na ostatniej drodze, samotnością umierania. Warto powiedzieć, że w mojej książce jest, myślę, że bardzo ważna i bardzo ciekawa rozmowa na ten temat ze szwedzkim lekarzem, ale też pisarzem Peterem Strangiem, który jest profesorem medycyny paliatywnej i mówi o samotności na ostatniej drodze w sposób tak kojący, że ja sama po rozmowie z nim czułam się jak po terapii. No i z tym właśnie stwierdzeniem zostawiamy słuchaczy Radia Łódź, zapraszając do książki Samotny jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. A rozmawialiśmy z autorką Katarzyną Tubylewicz. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Radio.